Jolanta Pawlak-Majka wróciła ze złotym medalem z Mistrzostw Europy na ergometrze wioślarskim w Amsterdamie. To jeden z czterech medali, jakie wywalczyli Polacy dla naszego kraju. Po medale pojechało 10 polskich zawodników. Czterem z nich udało się stanąć na podium w swoich kategoriach. Jedną z takich osób jest Policzanka Jolanta Pawlak-Majka, mistrzyni ze złotem i nowym rekordem Polski i Europy. To był po raz pierwszy wyścig zrobiony na 2000 km na ergometrze, także więc po raz pierwszy w tym roku się ścigaliśmy. Konkurencja była bardzo duża, było bardzo dużo zawodników. No i jak zawsze wszyscy nie śpią i każdy trenuje. Treningi Jolanty Majki Pawlak są dowodem na to, że ciężka praca się opłaca. Zawodniczka miała do przepłynięcia 2000 metrów. Pokonała je w czasie 8 minut 52 sekundy i tym samym ustanowiła nowy rekord. Mistrzyni na co dzień trenuje w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Policach, gdzie korzysta z siłowni. To właśnie tam przygotowuje się do wszystkich zawodów. Mój dzień to wygląda tak, że jak każdy wstaje rano, idzie do pracy, później trening, no i później znowu praca, gdzie prowadzę szkółkę, naukę pływania jeszcze dodatkowo i pracuję jako ratownik na basenie. Przed Policzanką kolejne zawody już w lutym przyszłego roku. Tym razem zmierzy się w Bostonie. Dla wioślarki miniony rok był bardzo dobry. Warto przypomnieć, że niedawno, bo w październiku, zawodniczka reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata, które odbyły się na Florydzie. Policzanka od wielu lat reprezentuje biało-czerwonych podczas zawodów różnej rangi i od wielu lat przywozi do kraju medale. Złoto przywiezione z Amsterdamu z pewnością było zasłużone.